Cena kawy kontynuuje bardzo silne wzrosty. W tym momencie jest to już ponad 120 centów za jednego funta, co plasuje kawę jako jeden z najlepszych surowców nie tylko rolnych w tym roku, gdyż wzrosty wynoszą ponad 30% od ostatniego lokalnego dołka. Obecna sytuacja na rynku kawy jest bardzo podobna do tej z 2016 roku. Jest to związane z dwoma czynnikami. Po pierwsze, bardzo silnie spadają za Zapasy na giełdach. Po drugie, sytuacja pod względem pozycjonowania się inwestorów spekulacyjnych. Pierwszy raz w tym roku mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ilość pozycji krótkich jest mniejsza niż ilość pozycji długich. Co więcej, pozycje długie odbijają, natomiast pozycje krótkie spadają. Jest to bardzo podobna sytuacja do tego, co w 2016 roku, kiedy to ceny w całym roku odbiły nawet o 60%. Biorąc to pod uwagę, jeżeli sytuacja na rynku kawy pod względem podażowym nie ulegnie zmianie, można oczekiwać, że w przyszłym roku ceny kawy będą kontynuować wzrostu. Niemniej należy pamiętać o tym, że cena kawy jako surowca w filiżance kawy stanowi około 1-2%, dlatego nie trzeba obawiać się raczej wzrostu cen dla konsumentów.